Czołem koledzy, dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z naszym studentem Łukaszem, który w lutym osiągnął przychód w swojej agencji social media ponad 12 tysięcy. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tym, jak udało mu się osiągnąć taki wynik. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was mega inspirująca. Zapraszam. Dobra Łukasz, startujemy oficjalnie. Dzisiaj, słuchajcie, naszym gościem jest Łukasz Drozdzik, nasz student, absolwent naszej Akademii ZSA, zbuduj swoją agencję. To brzmi dumnie, co? Student to... W moim wieku to ci powiem szczerze, że to naprawdę to już brzmi jak abstrakcja trochę. Słuchajcie, Łukasz miał przyjechać tutaj do mnie. Mieliśmy ten wywiad nagrywać w sobotę, w najbliższą sobotę. No i niestety nie chciał do mnie przyjechać, kurczę, i nagrywamy to wszystko zdalnie. To ja się może wytłumaczę, bo ja i tak do ciebie przyjadę, bo jakby przybicie z tobą piątki to jest taki mój gdzieś tam cel. Ale ze względu na to, że ty jesteś w Białymstoku, a ja jestem w okolicach Gliwic, no to muszę to z tym przyjazd jakby z czymś powiązać. Miałem być w Warszawie w ten weekend, piątek, sobota, miałem mieć jeszcze sesję zdjęciową i stwierdziłem, że jak już jestem w Warszawie, to do Białegostoku już jest bliżej niż ze Śląska, to wpadnę, no ale sesja wypadła, więc... Ale szkoda, przyjadę. Bo jeszcze miałem fajne plany, jak to nagramy. No ale nic. Chcę opowiedzieć tę twoją historię, Łukasz. Jakby zaproszenie jest cały czas aktualne i na pewno też z tego może jakiś fajny później, jak przyjedziesz, będziesz miał jeszcze wyższy wynik, o którym będziemy mogli też opowiedzieć. Więc spoko. Zaproszenie jest aktualne. My dzisiaj mamy, można powiedzieć, fajny cel, fajną historię, fajną drogę, o której chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć wam. Znaczy Łukasz będzie opowiadał o tej swojej podróży. Co nam udało się zrobić? W ciągu 3 miesięcy udało nam się przejść, Łukaszowi udało się przejść od zera, zbudował swoją agencję marketingową, wybrał niszę i od zera w ciągu 3 miesięcy rozwinął swoją agencję i w ciągu 1 miesiąca, to było dokładnie Łukasz w lutym. W lutym. To był luty. Tak, w ciągu 1 miesiąca przekroczył przychód swojej agencji, ponad 10 tysięcy przychodu uzyskał. Dokładnie 12 tysięcy z kawałkiem. 12 z groszami, tak. Tak, 12 z groszami. I taki wynik właśnie udało mu się uzyskać. Dzisiaj właśnie będziemy o tym rozmawiać krok po kroku, jak do tego doszło. Nie wiem, jak do tego doszło. Akurat dowiedzi ty się właśnie. Ja wiem. Tak, fajnie dokumentowałeś swoją drogę, więc też jakby pozwalało to mi też być bliżej tej podróży cały czas, ponieważ informowałeś o tym, na jakim jesteś etapie, kiedy pozyskałeś pierwszego klienta, więc to też fajnie udokumentowaliśmy. Umieszczam wam tutaj taką grafikę, którą udostępniliśmy na naszej grupie na Facebooku, drogi właśnie Łukasza od zera do ponad 10 tysięcy miesięcznie. Dzisiaj będziemy o tym wszystkim, tak można powiedzieć, rozmawiać tak szczegółowo bardziej. Rozbijemy to sobie na czynniki pierwsze, jak Łukaszowi udało się zrobić taki wynik, więc mam nadzieję, że to ta rozmowa będzie dla Was mega inspirująca. Zapraszam do oglądania. Okej, Łukasz, rozpocznijmy to wszystko od początku. Pamiętam jeszcze Twoją pierwszą wiadomość, którą wysłałeś mi na Instagramie. Jeszcze nie byłeś w ogóle naszym klientem. Wysłałeś mi wiadomość, coś w stylu: kurde, dziwię się, że dopiero teraz trafiłem na twój profil, ponieważ coś tam jest, tyle jest tam inspirujących rzeczy, tyle jest inspirujących materiałów, że kurczę, szkoda, że nie trafiłem wcześniej. Jak to w ogóle doszło do tego, że trafiłeś akurat na mnie? To jakoś, nie, mój profil ci się wyświetlił na Instagramie, czy ktoś ci polecił? To nawet nie tyle na Instagramie, mi się chyba wyświetliła twoja reklama na Facebooku, o ile dobrze pamiętam. I jakoś z tego Facebooka przeszedłem do Instagrama, obejrzałem cały profil, obejrzałem relacje i tak dalej. I stąd się ta wiadomość pojawiła. A ona się pojawiła dlatego, że ta twoja reklama na Facebooku to jest to, czego my też uczymy w programie, tak? Czego ty uczysz w programie, że ta reklama po prostu nie wyglądała jak reklama. To było zdjęcie twoje bodajże, nie wiem, czy z psem, czy jakieś takie totalnie luźne, czy na jakiejś ławce. To wiesz, takie zdjęcie po prostu instagramowe, plus opis jakiejś tam historii. I ta historia była na tyle fajna i na tyle dobrze opisana, że wiesz, mnie to po prostu przyciągnęło, nie? Okej, okay. To też jest fajny case dla innych osób, tak, nie? Bo to jest właśnie, o tym będziemy rozmawiać, poruszamy pewne tematy.
bo reklam kursów czy programów takich mentoringowych jest masa i wszystkie wyglądają właściwie dokładnie tak samo, to jest szablon po prostu. No i wiesz, jeżeli widzisz, że to jest reklama, to jakby mnie to po prostu zniechęca, a ty podszedłeś do tego w trochę inny sposób i ja mówię, kurde, fajnie to wygląda, nie? Mm-hmm. Okej. I co wtedy właśnie robiłeś w tym momencie, kiedy pisałeś do mnie tą wiadomość, to czym się zajmowałeś? Jak wyglądała twoja działalność? Bo wiem, że jakby prowadziłeś działalność, jakby w sensie byłeś przedsiębiorcą, nie byłeś osobą, która pracowała gdzieś tam na etacie i szukała jakiejś takiej ucieczki z etatu, tylko ty już prowadziłeś swoją działalność, już jakąś pracę wykonywałeś. Dokładnie. Czym się zajmowałeś, Łukasz? Wiesz co, w tamtym momencie, na tamten moment ja prowadziłem już agencję mediów społecznościowych, tylko że ja się wtedy zajmowałem tylko i wyłącznie prowadzeniem po prostu profili. Bez reklam, bez właśnie generowania klientów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Czyli tworzyłeś content po prostu. Tworzyłem content w różnych branżach, bo tam była, wtedy to jeszcze była i polska firma, która produkuje galanterię skórzaną z jednej strony, z drugiej strony był serwis telefonów komórkowych, z trzeciej strony była przychodnia psychiatryczna, psychologiczna. Po prostu, wiesz, pełen wachlarz. Szałtaj, bałtaj. Tak, i we wszystkim musiałem się, że tak powiem, ekspertyzować. I jakby ja to dalej do tej pory to część z tych klientów prowadzę, bo też wyszedłem z założenia, że wiesz, no trzeba być fair, nie mogę ich po prostu, jeżeli moja praca jest dla nich pomocna i oni widzą w tym sens, no to ja ich po prostu nie zostawię z dnia na dzień, bo mam już inny pomysł na siebie, nie? Więc część z tych klientów prowadzę dalej, ale część z nich w tamtym etapie po prostu ode mnie odeszła. Nawet nie tyle, że im się ze mną źle współpracowało, co oni po prostu nie widzieli wartości, nie widzieli sensu, nie widzieli kasy po prostu w tym, że ja im prowadziłem Facebooka czy Instagrama. I ja to jakby w zupełności rozumiem, z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony miałem też świadomość, że ja im od samego początku powtarzałem, że jakby sam organiczny content i te bezpłatne treści, no to na tym nie zarobisz. To już jakby czasy Facebooka, Instagrama, na który można się było za friko wybić, dawno się skończyły. Jeżeli chcesz zarabiać, to po prostu daj też Facebookowi zarabić. To jest bardzo prosta zależność i część z nich się posłuchała. U części z nich robimy w tej chwili też oprócz takiego tego kontentu organicznego, robimy też kampanie reklamowe i to funkcjonuje. A ci, którzy się nie posłuchali, no to jakby zobaczyli brak rezultatów i w konsekwencji odeszli. Ja generalnie to była jedna działka, a druga działka taka bardziej z pasji, że tak powiem, no to jest fotografia i tego się trzymam cały czas. Tak ciebie kojarzyłem właśnie, że po prostu jesteś fotografem, bo tak. Całkiem nieźle ci to wychodziło. Miałeś mnóstwo niesamowitych współprac, tam widziałem na twoim profilu, że co jakiś czas jakieś sesje właśnie robiłeś, modowe i tak dalej, więc myślałem, że jesteś w tym temacie mocno rozkręcony. W ogóle nie wiedziałem o twojej agencji, że prowadzisz też agencję. I bo ja się w tym kierunku specjalizuję i gdzieś tam, wiesz, jak myślę przyszłościowo o sobie, no to ja chciałbym się skupić na tej fotografii, ale też tak twardo stąpając po ziemi, mam świadomość tego, że wiesz, żeby sensownie, na sensownym poziomie żyć z tej fotografii, no to trzeba już być albo mocno rozpoznawalnym, albo robić rzeczy, których ja nie chcę robić, typu śluby, jakieś tam imprezy okolicznościowe i tak dalej, no bo umówmy się, że fotografowie ślubni, dobrzy fotografowie ślubni zarabiają dobre pieniądze, no ale musisz lubić to robić, a ja tego nigdy nie lubiłem, ja nie chcę tego robić i tyle, więc stwierdziłem, że muszę mieć jakąś taką drugą nóżkę, taką drugą miejsce, które będzie po prostu mnie utrzymywało, a w fotografii będę się rozwijał w tym kierunku, w którym chcę się rozwijać, czyli moda, portret i wiesz, i będę mógł robić to sobie na spokojnie, na luzie, bez takiego ciśnienia, że kurde, muszę zrobić jakąś hałturę, żeby zapłacić ZUS, nie? W takiej zasadzie. Mm-hmm. Kumam. No a media społecznościowe dlatego, że jakby z tym PR-em czy z mediami społecznościowymi ja jestem związany od 2015 roku, pracowałem w kilku firmach, gdzie prowadziłem właśnie takie działy. No i prywatnie ja to też po prostu lubię, bo ja jestem po dziennikarstwie, więc ja lubię pisać, mi to sprawia przyjemność, więc to jakby była taka naturalna droga, że jeżeli druga nóżka i drugie źródełko, to powinny być to te media społecznościowe i tyle. Jasne. Łukasz, to w takim razie
Co na tamten moment stanowiło dla Ciebie taki problem, wyzwanie, że postanowiłeś, pomimo to, że prowadzisz agencję, coś tam już robisz, masz klientów, postanowiłeś dołączyć do naszego programu i uczyć się od nas tego działu, tego tematu? Wiesz co, chyba taka podstawowa kwestia to było to, że ja to trochę robiłem po omacku. Raz miałem efekty, raz nie miałem efektów. Wiem, że jakby problemem dla mnie też i dla moich klientów wtedy było to, że to rzeczywiście ta nasza działalność opierała się na tym, że my jakiś tam content publikowaliśmy, ale to nie przynosiło jakichś rezultatów w postaci pieniędzy po prostu. No wiadomo, że jak się prowadzi... A dla nich firmę, i dla ciebie? W sensie ty też robiłeś to jakby tak za friko, za pół darmo? Nie. Ja za to brałem jakby... Brałem za to normalne wynagrodzenie i biorę do tej pory. Natomiast wiesz, to jest kwestia tej stałości takiej, nie? Że ja się cały czas z miesiąca na miesiąc zastanawiałem, kurde, czy ten klient przedłuży umowę, czy nie przedłuży umowy, okay. Co będzie dalej. Brak tej takiej stałości i jak zobaczyłem to, jakby poczytałem twoje treści, zobaczyłem, na czym polega program, czego wy w nim uczycie i tak dalej, to stwierdziłem, kurde, albo teraz, albo nigdy. Dla mnie to miało po prostu głęboki sens. To jakby te rzeczy, które ty już wtedy mówiłeś, czyli specjalizacja w jednej branży, jakby skupienie się na jednym profilu i tak dalej, to są rzeczy, tak ten minimalizm mnie uderzył, bo rzeczywiście do tej pory te agencje, które ja kojarzę, no to wiesz, to są agencje, które robią wszystko dla wszystkich, nie? A ty mówisz o jednej usłudze, o jednej branży, o ograniczeniu tego rozstrzału do minimum i to jakby miało dla mnie wtedy o tyle duży sens, że ja już widziałem problem w tym, że ja nie ogarniam, że z jednej strony muszę być specjalistą od psychologii, z drugiej strony muszę być specjalistą od... każdej branży. Od telefonów komórkowych, z trzeciej strony, co tam jeszcze było wtedy, galanteria skórzana. Ja mówię, kurde, przecież no nie jest, wiesz, jeżeli ja bym chciał na sensowne pieniądze zarabiać, no to bym musiał być specjalistą w każdych branżach. A jak ktoś jest specjalistą od wszystkiego, to jest specjalistą od niczego tak naprawdę. I to chyba jakby ten minimalizm i te takie kompletnie inne podejście, do którego ty namawiałeś, to mnie chyba przekonało, że to rzeczywiście, to może być proste, i dzięki temu, że jest proste, to jest łatwiejsze dla mnie do ogarnięcia i też jakby jest korzystniejsze dla moich klientów. Nie? Ciekawe. Okej. Okay. Dołączyłeś do nas dokładnie 27 września 2021 roku. Tak jest. Czyli, kurde, no, trochę ponad pół roku temu. Okej. Okay. Jak wspominasz swoje początki? Jak wspominasz, to można powiedzieć taki, okej, okay, wszedłeś do programu, ogromna ekscytacja, przywitałeś się ze społecznością, powiedziałeś o swoich celach, planach, ogromna ekscytacja, jak wspominasz ten początek swój. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Wiesz co, ciężko, bo jakby ja mam świadomość tego, że ja w 1000% zaufałem tobie. I mówię, kurde, ja byłem po kilku kursach z różnych branż, bo to były i kursy z fotografii, jak zarabiać sensownie na fotografii, duże pieniądze i to była porażka ten kurs, więc stwierdziłem, że albo tobie zaufam w 100% i zrobię krok po kroku dokładnie tak, jak ty mówisz, i zobaczymy... Albo to nie ma sensu, nie? Albo to nie ma sensu i zobaczymy, co z tego będzie. Albo zrobię kolejny raz, tak jak robiłem w przypadku innych kursów czy innych programów i efekty będą takie same, jakie były tam, czyli nie będzie efektu. Więc to jakby nie było to łatwe, bo ty jakby namawiasz do rewolucji trochę w takim życiu biznesowym, nie? I to ja teraz widzę, że to ma sens, ale na przykład... A ludzie się przed tym bronią, nie? Tak, chociażby kwestia, to są takie banalne rzeczy, teraz się z tego śmieję, ale ja wiem, jaki ja miałem wielki opór przed tym, żeby wyczyścić swojego Facebooka z tych wszystkich takich dziwnych treści gdzieś tam z 2013-2014 roku i później jak to przejrzałem, o czym ja pisałem i co ja publikowałem, mówię, Jezus Maria, człowieku, daj spokój. Taki wstyd, że rzeczywiście, wiesz, jak ja bym był potencjalnym klientem i wszedłbym na swój profil jako klient, to w życiu bym nie podpisał umowy z kimś takim. Ja tam miałem jakieś wynurzenia polityczne o Kaczyńskich, o Tuskach, o wszystkim po prostu. I teraz z perspektywy czasu sobie myślę,
po cholery mi to było. Po cholery mi to było. To są takie proste rzeczy, nad którymi ty się nawet nie zastanawiasz wcześniej, bo ty w którejś tam lekcji w programie mówisz, jeżeli twoi znajomi chcą wiedzieć, co się u ciebie dzieje i chcą wiedzieć, gdzie byłeś na wakacjach i chcą zobaczyć twoje zdjęcia, to się kurde, to do ciebie kurde zadzwonią i poproszą, ej, wyślij zdjęcia z wakacji. I sobie myślę, no przecież ja nie muszę tych zdjęć publikować na Facebooku, ja nie muszę udostępniać jakiejś treści tylko dlatego, że ktoś mnie o to poprosił, nie muszę takich rzeczy robić, nie? To jest banalna kwestia, to wyczyszczenie tego Facebooka. Druga kwestia banalna, ustawienie zdjęcia w tle, że pomagam dietetykom. No, ja się przez tydzień się z tym zmagałem, Boże, co ludzie pomyślą w ogóle, że teraz jak ja im to wytłumaczę, że, czy oni nie pomyślą, że ja już nie jestem fotografem, tylko teraz się zajmuję tym. A później sobie pomyślałem, kurczę, no ale kogo to obchodzi? To jest mój profil, ja mam prawo na nim robić, co chcę. Więc to są takie, te początki naprawdę były trudne. Ale jakby to ale wynikało z takich twoich takich wewnętrznych blokad, nie? I dlatego jak my często mówimy, że twój mental cię blokuje przed tym, żeby się rozwijać, dokładnie, to kurde, ludzie często mówią, nie, mental, nie, daj mi techniczne rzeczy, ja chcę po prostu nauczyć się, jak robić te reklamy, a nie ty mi o jakichś pierdołach mówisz, nie? No. Właśnie, te pierdoły powstrzymują cię przed tym, żeby po prostu ruszyć dalej i rozwijać się szybciej. Jeśli nie pokonasz tych pierdół, w sensie nie rozwiążesz tego, takich blokad, no to będzie ci ciężko zrobić ten krok w przód, nie? I dokładnie, rozwinąć swój biznes. Dokładnie. Okej, fajnie było, Łukasz, na początku, gdzieś tam miałeś blokady, coś tam robiłeś, działałeś, pojawiałeś się nawet na spotkaniu, gdzieś tam się trochę chyba wpadłeś na jakieś spotkanie, na konsultacje, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale gdzieś tam cię widziałem, nie byłeś taką osobą, którą ja nie zapamiętałem. Mhm. Są osoby, które, wiesz, gdzieś tam wchodzą i gdzieś tam starają się w ogóle nie udzielać nic, a ty... I oczywiście my te osoby wyciągamy systematycznie, nie? Że dawaj tutaj, otwórz się, nie? Jesteś w społeczności, korzystaj z tego. Natomiast ty byłeś taki, no, typ takiego ekstrawertyka, nie? Który po prostu, wiesz, wszedł, przywitał się, jestem tu Łukasz i tak dalej. Jakby ja ciebie łatwiej zapamiętałem wtedy, ale pamiętam, że nagle jakby odczułem taki twój brak, że ciebie nie ma w naszej społeczności, nie? Więc napisałem do ciebie wiadomości prywatnej na naszym Slacku. Hej Łukasz, co tam u ciebie? Na jakim jesteś nawet etapie? No tak, dobra. Pierwszy był Slack, tak. Tak, później znowu do ciebie napisałem, chyba po tygodniu, czy wiesz, jakby nawet znak zapytania ci wysłałem, że coś się z tobą dzieje i zauważyłem, że ty chyba nie korzystasz z tego Slacka i go usunąłeś. Nie, ja go nie usunąłem, tylko ja mam z zasady wyłączone powiadomienia we wszystkich aplikacjach po prostu. Super, fajnie. To jest ważne. Za wyjątkiem SMS-ów oczywiście, ale tak mam wyłączone wszystkie powiadomienia i po prostu ta aplikacja była, ale ja z niej nie korzystałem, bo... Nie wchodziłeś w nią, okej. Okay. Nie. Miałeś jakieś tam swoje wewnętrzne blokady i trzymałeś to trochę w sobie. Trochę i dzieliłeś tak się tym, nie? I później zobaczyłem, że na Instagramie gdzieś tam zareagowałeś na moje Instastories, nie? I sobie myślę, kurczę, ten gość tutaj żyje. Na Instagramie żyje, wiesz, jakby reaguje na moje Instastories, a na Slacku w ogóle się nie udziela, nie odpisuje na moje wiadomości, więc co się z nim dzieje, nie? I wtedy pamiętam, że napisałem do ciebie, Łukasz, wracaj na Slacka, nie? Czekają tam na ciebie wiadomości. To nie było takiej rzeczy, ty mnie trochę opieprzyłeś na zasadzie, ej stary, co się z tobą dzieje, czemu ty mi nie odpisujesz na wiadomości, sobie myślę, kurde, ale siad, no trochę ciara. Ja się w ogóle nie spodziewałem takiej wiadomości od ciebie i to jakby to jest kolejne potwierdzenie na to, że ta społeczność no, działa zupełnie inaczej, bo ty równie dobrze mógłbyś do tego podejść na takiej zasadzie, a sprzedałem i nara, szukajmy następnego, ale jakby w tych działaniach i w tym, że ty piszesz, że ty się interesujesz, no to jakby widać to zainteresowanie, że tobie zależy na tym, żebyśmy my też osiągali efekty po prostu. No i co? W konsekwencji ty jesteś tutaj dzisiaj i rozmawiamy o tym. Tak. Bo już traciliśmy, można powiedzieć, siebie, kurde, jak na stole operacyjnym, już traciłeś już sen. Już odchodziłeś, nie? Odchodziłeś już, nie? A ja cię reanimowałem, można powiedzieć, pod koniec. Wciągnąłem cię znowu na pokład i mówię, działaj stary, co cię blokuje, nie? Z czym masz problem? Nie? I pamiętam, że ty powiedziałeś mi, że masz problem z tym, żeby się odzywać do ludzi, nagrywać im materiały wideo, w sensie, żeby po prostu robić prospecting, poszukiwania klientów, kontakt, budować z nimi relacje. Miałeś z tym, wiem, że problem i wiem, że wiele osób ma nadal z tym problem, ponieważ my uczymy działań organicznych. Nie? To jest, można powiedzieć, to nie jest tak, że ty odpalasz reklamy na Facebooku i klienci do ciebie sami się odzywają i w taki sposób działasz. Nie?
uczymy wszystkich działań organicznych, więc trzeba tych klientów znaleźć, do nich się odezwać, zbudować z nimi relacje i pozyskać klienta. Nie? I wiele osób się przed tym broni, ponieważ ma taką świadomość, i też to jest ważny temat, myślę, Łukasz, bo myślę, że ty też miałeś może podobnie, albo nie tak dosłownie, ale gdzieś tam miałeś jakieś pewne blokady, bo często dostaję takie wiadomości, Heniu, ale ja na przykład obawiam się tego, że kiedy ja się odzywam do tych osób, to ja sam nie chcę, żeby ktoś do mnie się tak, w sensie ja nie lubię ludzi, którzy do mnie się odzywają i coś tam do mnie piszą i coś ode mnie chcą na Instagramie czy na Facebooku, nie? Błędne przekonania, że oni tak właśnie przez ten pryzmat tego, że oni tak podchodzą do innych, to też oni nie chcą w taki sposób działać, że się do kogoś odzywają i nagrywają jakiś tam takie content, wiadomość. Takie wrzucanie trochę wszystkich do jednego worka, do swojego worka. Tak, tak, tak. Jakby problem leży w tym, że oni nie wierzą w to, że oni się odzywając do kogoś, niosą jemu pomoc, niosą jemu wsparcie, mogą rozwinąć jego biznes, mogą odmienić jego życie. Ja dzisiaj, jeśli ja na przykład bym się do ciebie nie odezwał, czy nie odezwał się bym się do innych osób, to jestem pieprzonym egoistą, który swoją moc, swoją wiedzę, swoje, można powiedzieć, wsparcie trzyma dla siebie tylko, nie? Jeśli ja wiem, jak pomóc konkretnej niszy, konkretnej branży rozwinąć się i nie robię tego, żeby się do nich odezwać i im pomóc, no to jestem pieprzonym egoistą, który myśli tylko, można powiedzieć, o sobie, a nie myśli o drugim człowieku, nie? Przecież na tym to wszystko polega, nie? Więc jakby zmiana przekonań, zmiana naszego podejścia. Pamiętam właśnie, ty miałeś jakieś tam podobnie też takie podejście, nie chciałeś tego jakby robić, nie czułeś, nie widziałeś jakby sensu, nie miałeś wiary w to, że ten content, ja się tego który bałem chcesz... po prostu. Tak, bałeś się. Porozmawiamy właśnie, Łukasz, o tym, co się działo w twojej głowie, bo myślę, że to była taka największa blokada, którą rozwiązaliśmy i automatycznie poszedłeś naprzód. No chyba tym problemem było nagranie pierwszego audytu. Pierwszego wideo do potencjalnego klienta. Tak, pierwszego wideo audytu. I wydaje mi się, że gdybyś ty mi nie postawił tego zadania na zasadzie ok, stary, za 4 godziny widzę linka do audytu, to ja bym się nie zmotywował. Tak. Gdyby to nie był ten konkret na zasadzie do 4 godzin wysyłasz mi audyt, tylko ty, gdybyś powiedział ok, no spróbuj, może wyślij, a może to, a może tamto, to tak wiesz, następny tydzień, następne 2 tygodnie, to by tak leciało. Ale w momencie, kiedy ja od ciebie dostałem tą wiadomość, to się załączył ten challenge w głowie na zasadzie ok, dobra, działamy, nie? Poszedłem, tak. Poszedłem do łazienki, ogoliłem się, włosy ułożone, golfik ubrany. Ogarnąłem się, zrzuciłem sobie po prostu taką mentalność, kurde, nie ogara, tylko wszedłem w nowy tryb. Dresy na dole, ale tutaj Francja, elegancja u góry. Typowy zdalny przedsiębiorca, kurczę. Tak, typowy zdalny przedsiębiorca. I no i co? Wiesz, wtedy już listę prospectingu miałem chyba 50 czy 45 potencjalnych klientów, do których chcę się odezwać. I ja wiesz, ja działałem z programem, wszystko to tam lekcja po lekcji realizowałem, robiłem tą listę, czyli do momentu, kiedy to nie wymagało jakiejś interakcji z ludźmi z zewnątrz, to wszystko było zajebiście ogarnięte, nie? Ale w momencie, kiedy przyszła ta lekcja pod tytułem OK, to tu masz scenariusz tutaj, spróbuj nagrać ten audyt i wysłać do potencjalnego klienta, to taki blokada, stop, nie, ja się nie będę, gdzie ja mam popatrzeć w kamerę i do kogoś nagrać i jeszcze powiedzieć mu, że robi coś źle, nie, to się totalnie w głowie nie mieściło, no ale przyszedł ten challenge od ciebie, mówię, no to dobra, no to pierwsza dziewczyna, pierwsza dietetyczka z brzegu, nagrałem chyba 2 wersje, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że przy pierwszej się gdzieś tam na dłuższy moment zaciąłem i stwierdziłem, no nie będzie takiego 10-sekundowego, więc później nagrałem drugą wersję i od razu bez oglądania tego, żeby mówię, ja wiem, że gdybym ja ten audyt pierwszy obejrzał, to ja bym go nie wysłał tobie i nie wysłałbym go klientce i to by się na tym jakby skończyło, więc ja do dzisiaj tak robię, że ja nie oglądam tych audytów, ja po prostu nagrywam, wysyłam, nara, co jest, to jest i jakby z każdym kolejnym mam już w głowie jakieś wnioski, że okej, tutaj to mogę zrobić lepiej, tutaj mogę mówić szybciej, to powinienem pominąć, bo ja się też łapię na tym, że piszę sobie na, powiedzmy, na kartce
jakieś dwie, trzy kwestie, które chciałbym poruszyć, a później jeszcze zahaczam, a jeszcze o to, a jeszcze o to i tak tylko z niepokojem patrzę w tą lewą stronę, że ten licznik tam już bije i zostaje 30 sekund, a ja nie powiedziałem najważniejszego. Ale jakby wiesz, wysłałem ten pierwszy audyt, wysłałem go do ciebie, no i Haniu mi pisze, słuchaj Łukasz, zajebisty audyt. Mówię, no dobra, to nie jest takie trudne, nie? Skoro on mówi, że to jest zajebisty audyt i nie ma żadnych uwag. Działaj, no to... jest wszystko okej, okay, stary, no nie to... wiem, na czym się wahasz, nie? No, dobrze gadasz. To nie jest takie trudne i tak. Jakby w tym momencie się przełamałem, że wiesz, że ja miałem w głowie jakieś takie demony, że to Bóg wie, co trzeba wiedzieć i Bóg wie, co trzeba mówić i wymaga to nie wiadomo jakich zdolności oratorskich, a tutaj po prostu siadasz, nagrywasz, mówisz, słuchaj, popraw to, popraw tamto, dobrze ci radzę, wpłynie to lepiej tam na pozyskiwanie klientów. Tyle. I kończysz, wysyłasz i pozamiatane. I wtedy pamiętam, że po tej twojej odpowiedzi ja tego samego dnia chyba jeszcze 10 audytów nagrałem. Wow, niezły kurde, niezły kopniak widzę, kurczę. Stwierdziłem, że wiesz, jak już mam ten... Jak już się ogoliłem i mam ten makijaż i to wszystko, to dobra, to już lecimy, nie? Makijaż oczywiście w cudzysłowie. Fajnie, kurczę, to były początki więc... Łukasza. Reanimowaliśmy go, wprowadziliśmy go na pokład ponownie. Wiesz, ja to zauważam, Łukasz, ten perfekcjonizm u osób, którzy już gdzieś na przykład działają w jakiejś działce, w innej branży czy gdziekolwiek i wiesz, robią to zajebiście, już są na przykład na takim poziomie, wydaje mi się, że ty tak właśnie masz, że już w fotografii jesteś już, kurde, osobą taką, wiesz, już na innym levelu, czy po prostu, wiesz, jesteś już tam, jesteś kozakiem, a fotograf też jest taki trochę perfekcjonistą, który, wiesz, tutaj patrzy na to, wybiera to zdjęcie i tak dalej. Trochę tak. I to co ja ostatnio na przykład mnie nauczył Marcin, English Yes Please, w ogóle jestem jego można powiedzieć, uczniem, uczę się z nim angielskiego, i bardzo fajną mi rzecz powiedział, która też mi teraz właśnie siedzi w głowie, że ty zobacz, Heniu, ty w języku polskim rozmawiasz na tam C coś tam, nie? C plus, czy coś tam, nie? Na jakimś tam poziomie. Rozmawiasz w języku polskim i jesteś na wysokim poziomie. Ty teraz automatycznie chcesz w języku angielskim też na tym samym poziomie rozmawiać. Od razu. Od razu. Nie? I myślisz też na poziomie takim właśnie, że okej, tutaj rozmawiam w języku polskim na tym poziomie, więc automatycznie przetłumaczysz go na ten drugi język i chcesz po prostu też rozmawiać na takim samym poziomie w języku angielskim. No nie, musisz wrócić do podstaw, do fundamentów, do tego, że to nie będzie perfekcyjne, nie? Wyluzuj. Więc tak samo ty tutaj, nie? W jakiejś tam fotografii robisz już zajebiste rzeczy, zajebiste projekty, wchodzisz tutaj i się załącza ten perfekcjonizm, że kurczę, to przecież... No gdzie, takie coś, nie? By nagrywać i puszczać tak, to? Tak. Że jak to tak, kurczę, nie? Ja zauważyłem to u osób, które właśnie gdzieś tam już, wiesz, osiągają fajne wyniki w czymś, gdzieś albo robią zajebiste rzeczy i tutaj ciężko jest im ruszyć, bo właśnie włącza im się ten perfekcjonizm, nie? Ale wiesz, że jakby istotne jest to, że jakby twój feedback był ważny, ale później też feedback tych osób, do których ja te audyty wysłałem, że tam w ani jednej odpowiedzi nie pojawiły się teksty pod tytułem daj mi pan spokój, nie jestem zainteresowana, spada i tak dalej, i tak dalej, tylko... Co myślałeś wcześniej w swojej głowie właśnie, no, że tak że będzie? Wiesz, że ludzie mnie, oczywiście część osób mi odpisała, część mi napisała, co jest jakby też słuszne, bo to nagrywamy na takiej platformie Loom, i ten link, wiesz, link do nagrania po prostu jest tam, loom.com, bla, 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 łamane przez... Ktoś myślał, taki kurde link hakerski. Tak, i parę osób mi napisało, że oni otwierają tego typu linków i mówię, spoko, jak najbardziej rozumiem, ale to też na to znaleźliśmy później już rozwiązanie. Tak jest. Parę osób mi odpisało, co mnie w ogóle nie zdziwiło, bo to jest zupełnie normalne, ale te, które odpisywały w 90% na zasadzie super, dzięki za poświęcenie czasu, cenne wskazówki, od razu wdrażam i tak dalej, i tak dalej. Z części zrodziły się rozmowy później. Z części tych rozmów wyszła współpraca, z części jeszcze nie wyszła, ale to wszystko jest, wiesz, jakby najważniejsze było dla mnie na tamtym etapie to, że mi zniknęła w głowie ta blokada. Ta blokada, żeby coś do ludzi gadać. No. Wiesz co, Łukasz? To, co powtarzamy sobie często. Myślenie jest trudne, nie? Działanie tak. Jest prostsze. Tak. Kiedy myślisz, to w swojej głowie karmisz swoją głowę niepotrzebnymi właśnie... lękami. Tak, lękami, myślami, że coś się nie uda, że ktoś ci odpowie w jakiś sposób, że co sobie pomyśli. A kiedy zaczynasz działać, nagle
O kurde, to było prostsze niż sobie myślałem. Często taki wniosek wyciągamy. Dokładnie. Okej, okay. Sorry, że tak przerwałem, ale myślałem, że to będzie też cenne dla naszych słuchaczy. Czy coś chciałbyś do tego dodać jeszcze, o czym teraz powiedzieliśmy, czy idziemy dalej? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Okej, okay, czyli pokonaliśmy te przeszkody mentalne, Łukasz zaczął działać, zaczął robić regularnie. Myślę, że warto tutaj sobie tak przycupnąć przy temacie odnośnie tego, jak ty sobie radziłeś w trakcie dnia, jak wyglądał twój dzień, ile godzin pracowałeś nad swoją agencją, ile godzin pracowałeś, wiesz, fotografii i tak dalej. Czy mógłbyś na ten temat, Łukasz, opowiedzieć trochę? Wydaje mi się, że to można podsumować jednym słowem i to słowo to jest chaos. Po prostu. To takie było wszystko bardzo reaktywne, chaotyczne. Jak mi się przypomniało, to robiłem, jak mi się nie przypomniało, to nie robiłem. I ten dzień to po prostu tak, wiesz, ten dzień przemykał przez palce, nie wiedziałem kiedy. I rosła rzeczywiście w głowie ta frustracja taka, że kurde, kolejny dzień minął, a ja znowu jestem w tym samym miejscu, niczego nie zrobiłem. Nie posunąłem się do przodu ani w jednym, ani w drugim. I to było takie, wiesz, no, gdzieś tam sobie pisałem te posty do tych organicznych, na te organiczne, dla tych moich klientów te organiczne treści, ten content. Tyle. Jakby, no, to naprawdę były mega chaotyczne dni. I takie nijakie. Takie bardzo nijakie. Mm-hmm. Wybrałeś niszę dietetyków. Tak. Postanowiłeś wybrać tę niszę. Czemu nie fotografowie? Czemu akurat ta? Bo jak, na przykład jak ciebie poznałem, to myślałem, że na pewno wejdziesz w niszę fotograficzną. Czemu akurat dietetyczna? Bo gdzieś tam sobie w głowie stwierdziłem, że mogę nie wzbudzać zaufania w fotografach jako po pierwsze ktoś, kto, wiesz, nie ma na Instagramie, ja tam mam w tej chwili tam w okolicach 1300 osób, więc to nie jest jakiś gigantyczny Instagram, więc po pierwsze, dlaczego oni by mieli mi zaufać, skoro ten Instagram wygląda tak, jak wygląda, a po drugie, dlaczego mieliby mi zaufać, że ja chcę, żeby oni, tak naprawdę to jest hodowanie własnej konkurencji, nie? Na takiej zasadzie, że jakby czemu innemu fotografowi zależy na tym, żebym ja zdobywał klientów, bo przecież tak naprawdę on może tych klientów sobie sam zdobyć. I to było jakby tym podyktowane. Nie wiem, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. To jakby teraz tego się pozbyłeś, tego mentalu, czy dalej jakby to ty tak myślisz właśnie? Z perspektywy czasu, wiesz, jak na to patrzysz. Ja mam taką, jakby dietetyków wybrałem dlatego, że mnie to też gdzieś tam mniej lub bardziej interesuje właśnie kwestia zdrowego odżywiania i tego, jaki wpływ odżywianie ma na to, jak ten nasz dzień wygląda, jak my się czujemy i tak dalej, i tak dalej. I ja mam świadomość, że dietetycy, z którymi ja pracuję, oni naprawdę pomagają ludziom. I to chyba to był taki... taki powód, dla którego ja się zdecydowałem na dietetyków, że z jednej strony to jest rzeczywiście tematyka, która też mnie interesuje, a z drugiej strony ci ludzie rzeczywiście bardziej pomagają ludziom niż fotografowie. No bo fotograf, umówmy się, że to jest dobro luksusowe, jeżeli się umawiasz na sesję, to jest dobro luksusowe. No ale jeżeli z powodu otyłości masz, nie wiem, jakieś tam poważne schorzenia, choroby czy zagrożenie życia, no to tu już jakby zabawa się kończy, nie? To, okay. jest to o tyle bardziej przydatna profesja, niczego nie mając do fotografów, bo ja wiesz, ja fotografię traktuję w tej chwili stricte jako pasję, po prostu. I robię okay. takie zdjęcia, jakie ja chcę robić, w jakim kierunku chcę się rozwijać i mam klientów, ja sobie też na tym poletku jakoś tam działam. Oczywiście te ostatnie miesiące jakby celowo zarzuciłem troszkę fotografię i tutaj się dużo mniej dzieje. Skupiłeś się na agencji? Skupiłem się na agencji, bo zależy mi na tym, żeby ją rozkręcić do takiego poziomu, że rzeczywiście, żeby mieć już na przykład współpracowników, żeby mieć kogoś od grafiki, żeby mieć kogoś od reklam docelowo i jakby móc sobie pozwolić na to, żeby ten czas, który w tej chwili ja poświęcam na tworzenie grafik, poświęcam na tworzenie reklam, kontentu i tak dalej, to później, wiesz, jak będę miał stały dochód z agencji, no to żeby już sobie spokojnie działać w tej fotografii, więc to gdzieś tam okay, jest. Okej, okay. To trochę już pobiegliśmy naprzód trochę, bo o tym mieliśmy porozmawiać sobie na koniec. Dobra, to zostawiamy. Masz plany.
Ale już trochę powiedziałaś na ten temat. Dobra, wróćmy znowu do tego początku, nie? Bo jakby tu wybrałeś niszę, okej, okay, jakby wiemy, czemu dietetycy, a nie fotografowie, fajnie. Droga do pierwszego klienta. Pamiętam, że pierwszego klienta pozyskałaś w grudniu. To był klient, który zapłacił ci 1000 zł netto za twoje wynagrodzenie plus budżet reklamowy. Tak. 1000 zł wynagrodzenia, dość spoko kwota jak na start, jak na pierwszego klienta. Jak to się stało? Powiedzmy trochę o tym, jak ci się udało tego pierwszego klienta pozyskać, Łukasz? To był bardzo duży przypadek, powiem ci, zupełnie, zupełnie szczerze. To się wydarzyło na którejś z grup dietetyków, już nawet nie pamiętam na której. Aż chcę się powiedzieć, nic się nie dzieje z przypadku, kurczę. Wiesz, okazja tańczy z tymi, którzy są już na parkiecie. Znasz ten cytat, dokładnie, nie? Dokładnie. Ale wiesz, to jakby nie wymagało ode mnie naprawdę żadnego wysiłku. Jakby i tu jestem zaskoczony i ja też może czasami jak mnie z naszego programu osoby pytają, no dobra, jak zdobyłeś tego pierwszego klienta, jak to zrobiłeś, jak te audyty, to ja się czuję tak, troszkę się czuję nieswojo, bo wiesz, ja jakby nie poszedłem takim tą ścieżką tak punkt po punkcie, jak jest w programie napisane i ja na przykład pierwszego klienta nie zdobyłem z audytu tak naprawdę. Jak gdzieś tam skomentowałem jeden czy dwa posty merytorycznie, ja już nawet nie pamiętam odnośnie czego były, to ktoś zadał na grupie pytanie o jakieś takie kwestie techniczne na Facebooku. Naprawdę nie pamiętam, o co teraz w tej chwili chodziło. Na grupie na Facebooku po prostu. Na grupie na Facebooku. Ja na ten komentarz odpisałem, słuchaj, spróbuj zrobić tak, czy to jakiś haseł dotyczyło, czy przejęcia konta, już nie pamiętam. I odezwała się do mnie Dominika, do której na tym etapie, kiedy ja zaczynałem z agencją, to ja w życiu do niej nie napisał, bo to jest dziewczyna, która jest w tej branży no takim kozakiem. Mhm. Ona ma 200 chyba 70 w tej chwili tysięcy ludzi na Instagramie. No to jest naprawdę rozpoznawalna dietetyczka. I ona do mnie napisała sama, czy ja się zajmuję też reklamami na Facebooku, na Instagramie. Mówię, Jezus Maria, no co ja mam napisać? No jeszcze wiesz, nie miałem żadnego doświadczenia w tym tak naprawdę. Ale mówię, okej, okay, no tak, no zajmuję się, no co, spróbujmy, zaryzykujmy, no najwyżej po prostu, jeżeli wiesz, jeżeli efekty będą fatalne, to jej zwrócę jej wynagrodzenie i tyle. I my ruszyliśmy, w grudniu podpisaliśmy umowy, ruszaliśmy od stycznia, tam miała być premiera e-booka nowego, gdzie w ogóle, wiesz, to poszedłem od razu na głęboką wodę, no bo e-commerce na dzień dobry, tak. Ja często właśnie odciągam od tej myśli, zwłaszcza osoby, które w ogóle nie miały do czynienia z reklamami, żeby nie wchodziły w e-commerce, tylko zaczęły po prostu od biznesów lokalnych, ponieważ to jest prostsze. Tak. Ale tutaj wiesz, jakby ona trochę mnie rzuciła na głęboką wodę, ale też zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie to, że ona mi dała totalnie wolną rękę, tam nie było żadnej kontroli, ona nie chciała grafik do wglądu, ona nie chciała tekstów do wglądu, ona po prostu dała mi uprawnienia, dała mi budżet, działaj i zarabiaj dla mnie pieniądze. I to było dla mnie o tyle fajne, że ja wiem, że ja widziałem to zaufanie po drugiej stronie, nie? No i my startowaliśmy w styczniu, tutaj ukłony raz jeszcze dla Mata, który w tej kampanii mi mega pomógł. Mat to mnie właśnie, od nas potem jest Timo od nas programu, Matt Fiedler. Pozdrawiamy Mata. Tak, on pomógł ci, Łukasz, jakby w tych pierwszych kampaniach. W tej pierwszej kampanii pomógł mi na tyle, że oczywiście pomógł mi to tam skonfigurować, no bo wiadomo, że grafik czy tekstów za mnie nie zrobi. Ale ta kampania poszła o tyle dobrze. My tam wtedy wydaliśmy chyba około 1000 zł, 1000 tam z groszami poszedł na reklamę. Plus moje wynagrodzenie, no a w tej pierwszej kampanii, przychód z tej kampanii oscylował w okolicach chyba 12,5 tysiąca, więc... Wow, jaki budżet wydaliście? No niecałe 1100 zł. Wow, niezły zwrot inwestycji, fajnie. Więc jakby to mi dodało takiego wiatru w żagle. No i wiesz, miałem już pierwsze wyniki, miałem już pierwsze efekty, już mogłem się czymś pochwalić i to już się zaczęło później nakręcać. Później trafiłem na Agnieszkę z Warszawy, która też jest dietetyczką i z Agnieszką spróbowaliśmy w lutym. Podpisaliśmy umowę w styczniu, wystartowaliśmy w lutym. No to i był twój drugi klient, tak? Agnieszka to był... Tak, potem w międzyczasie... Dokładnie. W międzyczasie okazało się, że Agnieszka prowadzi coś na zasadzie
takiej franczyzy trochę. To jest, ona po prostu ma grupę dietetyków, dietetyczek w całej Polsce, którym ona pomagała rozkręcać te biznesy. No jak one zobaczyły, że u niej są efekty, no to wiesz, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Polecenia. Tak, to u mnie te polecenia zrobiły robotę, a w międzyczasie ja też wpadłem na taki, wpadłem na pomysł. No. Gdzieś mi tam intuicja podsunęła, że jak sobie przeglądałem feeda na Facebooku, no to mi się zaczęły, w momencie, kiedy ja zacząłem działać z dietetykami, to mi się zaczęły pojawiać reklamy dietetyków, no i zauważyłem, że wiesz, niektórzy piszą, pojawia mi się reklama dietetyczki z Olsztyna, z Warszawy, z Gdańska i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby naturalną koleją rzeczy było to, że ja po prostu stwierdziłem, kurczę, no może warto do nich napisać i zasugerować, słuchaj, ja nie przyjadę do ciebie do Olsztyna z Gliwic, nie? Na konsultację dietetyczną i po prostu tracisz pieniądze na tą reklamę w tej chwili. Może potrzebujesz pomocy. No i tak się to zaczęło po prostu kręcić. No. Samo z siebie trochę, chociaż tak jak mówisz, nie ma może przypadków, ale... Zacząłeś działać, zacząłeś wchodzić w interakcję i tego my uczymy w programie. Jakby ludzie często myślą, że o, teraz, żeby pozyskać klienta, trzeba zrobić audyt. Nie, jakby zrozum, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zbudować z kimś relację, wejść z nim w interakcję. Nie? Czy to zrobisz przez grupę na Facebooku, czy przez Instagrama, czy przez napiszesz do niego, kurczę, bo zobaczyłeś jego reklamę i napiszesz do niego na fanpage'u, czy gdziekolwiek go znajdziesz, wejdziesz z nim w interakcję. Po prostu zacząć działać. Postarasz się mu pomóc, to wtedy nagle zaczyna się dziać magia, kurczę, nie? Bo ty myślisz, no nic przecież nie zrobiłem. No zacząłeś właśnie działać. I tego 95% osób nie robi, w ogóle nie działa. Myśli, co oni pomyślą o mnie, co oni, wiesz, będą rozkminiać. To jest, wiesz, to jest zastanawiające, że bo ja też taką osobą byłem, że naprawdę, wiesz, w tych rzeczach, które pojawiły się w programie, to są rzeczy, które tam mało co było dla mnie zaskoczeniem, może poza tym minimalizmem, czyli jedną niszą, jedną usługą i tak dalej. Ty mówiłeś o rzeczach, o których ja już wcześniej czytałem, czy w innych kursach, z innych kursów się tego dowiedziałem. I ja mówię, kurde, no przecież ja te wszystkie, ja mam wiedzę, tak? Ja mam wiedzę, jakieś tam doświadczenie w tych mediach społecznościowych też mam, to cholera, czemu ja tego nie wykorzystuję? Właśnie. I dlatego ja tak często powtarzam, że my nie jesteśmy od tego, żeby dać ci coś nowego, coś, co po prostu, wiesz, jest jakimś, kurczę, ewenementem i tak dalej. Tylko dać kopa. Tylko dać kopa i przede wszystkim powtarzać ci regularnie o fundamentach, o których ludzie zapominają, bo właśnie idą za trendami, biegną za nowościami. Myślą, że czegoś nie wiedzą nowego, coś, co po prostu jest, wiesz, jakąś tajemną wiedzą i tak dalej, przez to nie działają, nie? My jesteśmy właśnie taką społecznością, dajemy ci tą mentalność, dajemy ci właśnie kopa, dajemy ci przede wszystkim, powtarzamy ci regularnie o tym, a kiedy coś komuś powtarzasz, to nagle wchodzi tak mu to w głowę, że on to po prostu już, wiesz, działa na autopilocie, nie? Już wie po prostu, co ma robić, nie? Dokładnie. Więc my jesteśmy od powtarzania. Ludzie często szukają jakichś nowych rzeczy, nowych informacji, nie? Ja sam, no, ale wiesz, czytam nieraz książki kilkakrotnie, nie? Żeby, wiesz, wyciągnąć jeszcze więcej z tego, co nauczyłem się, nie? Więc jakby my często szukamy nowych książek, nowych kursów, nowych szkoleń, a kurnie myślimy o tym, czy ja na dzień dzisiejszy wykorzystuję chociaż w 30% to, co już mam, to, co już wiem. Nie? No, ja nie wykorzystywałem. Właśnie. Łukasz, fajnie by było, gdybyś jeszcze powiedział odnośnie tego, jak tych klientów ci się udało pozyskać. No, chodzi mi głównie o to, czy zrobiłeś reklamy płatne na Facebooku, czy robiłeś organicznie? Ten wynik zrobiłeś organicznie, czy przez reklamę na Facebooku? Wyłącznie organicznie. Okej, organicznie. Czy miałeś stronę internetową? Nie. Dalej nie masz? Nie. Mam profil agencyjny na Facebooku, ale tam niewiele się, szczerze mówiąc, dzieje. I przez niego pozyskujesz klientów, tak? Nie, głównie przez profil prywatny. No, on jest w tej przez profil prywatny na Facebooku? Tak. Okej, okay, nie też, przez fanpage. Nie. Okej. Czyli taki wynik udało się zrobić Łukaszowi bez loga, bez strony internetowej. Logo bez... mam. Ale używasz go? Nie. Ale zrobiłeś po prostu, bo z czasów, no, kiedy chciałeś być fancy, nie? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie. Czyli bez strony, bez loga, bez robienia reklam na Facebooku, w pełni organicznie, wykorzystując fundamentalną wiedzę, którą przekazujemy w programie, udało ci taki wynik zrobić. Super, Łukasz, fajnie. Przeszliśmy, można powiedzieć, od pierwszego, drugiego klienta w styczniu
I nagle złapałeś, można powiedzieć, taki wiatr w żagle, efekt kuli śnieżnej został uruchomiony. Nagle kolejni klienci z polecenia, poczta pantoflowa. Kiedy robisz coś dobrze, to ludzie po prostu o tym mówią, nie? Tak. Więc bardzo fajnie. Okej. Okay. Wiesz, okay. Ja jakby podsumowując, co mnie napędza, co mnie w tej chwili napędza, ja wczoraj podobną rozmowę nagrałem z moją trzecią chyba klientką, z Justyną. I to jest po prostu, to jest kwintesencja tego, o czym mówiłem wcześniej, nie? Ona jak podsumowała sobie luty, to ona mi to powiedziała wczoraj na tej rozmowie i to jest, jest to nagrane u mnie na profilu, można sprawdzić. Ona mi powiedziała, że ona do tej pory działa od września i do tej pory nie wypłaciła sobie ani razu wynagrodzenia na konto prywatne, po prostu z przychodni dietetycznej. Zawsze tam jakieś pieniążki na plusie były, ale no one były zostawiane na koncie firmowym na zasadzie, a no bo coś tam się może wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że luty był pierwszym miesiącem, odkąd ona działa, i to był pierwszy miesiąc też naszej współpracy, że ona sobie na konto prywatne przelała 5,5 tysiąca. No. Niesamowite. I wtedy sobie uświadamiasz, wiesz, że ty po prostu nie sprzedajesz tym ludziom jakiegoś shitu i po prostu nie chodzi o to, żeby zgarnąć od nich kasę, tylko żeby rzeczywiście zrobić u nich ten wynik, pomóc im rozkręcić biznes. I to jest dokładnie to, o czym ty też mówisz w programie. Zadbaj o portfel swojego klienta, a on zadba o twój. To jest po prostu zasada, która mi weszła tak w głowę i w krew, że ja rzeczywiście teraz mi bardzo na tym zależy, żeby ci ludzie mieli efekty. Nie zawsze u Justyny to w ogóle była petarda, nie zawsze to tak idzie, jak idzie. Wiadomo, każdy jest inny. Ale mi kurde na tym zależy. Ja czasami wieczorami gdzieś tam rozkminiam, Jezus, co ja mogę w tych kampaniach jeszcze zmienić, nie? Żeby trochę poprawić te wyniki, żeby oni zarobili. Bo mi po prostu na tym zależy i szczególnie teraz, jak wczoraj miałem takiego banana po tej rozmowie z Justyną na twarzy, mówię, kurde, to działa. To naprawdę działa. Ja jej nie sprzedałem jakiegoś tam, wiesz, byle czego, tylko naprawdę jej pomogłem rozkręcić biznes. No. A kiedy czujesz, masz taką w sobie wiarę, w to, że pomagasz ludziom, nagle stajesz się o wiele lepszym sprzedawcą tego, co sprzedajesz, tak? Tej swojej oferty. Nie? Jakby to jest najważniejsza zasada. I to przychodzi z czasem, to przychodzi podczas działania, to nie przychodzi od samego początku. Po prostu trzeba wejść, zacząć działać, robić robotę i kurde, te efekty przychodzą. Nie? To tak jak powiedziałeś, nie? Jak jeśli sam nie zadziałasz, no to nic sam do ciebie nie przyjdzie. Jeśli nie podjąłbyś tego działania, tego ruchu, to klienci też by ciebie nie znaleźli, nie trafiliby na ciebie i tego wyniku by nie było. Ilu klientów miałeś właśnie, Łukasz, udało ci się zrobić te 12 tysięcy w ciągu miesiąca? Znaczy tutaj to trzeba podzielić jeszcze, i to też mówiłem na podsumowaniu u nas na Slacku, że jakby to ten dochód, ten wynik, który ja zrobiłem w lutym, to nie był wynik wyłącznie jakby z tych klientów, u których robię reklamy, czyli nie tylko z dietetyków, to było też połączone z tymi klientami, u których robię content po prostu, więc to była taka, to była taka suma, ale 60% już w tej 60 czy 65% to byli dietetycy. To jasne, 65%, tak, 65% dochodu to byli dietetycy. Jakby pochwaliłem się tym wynikiem, dlatego że to był rzeczywiście wynik wyłącznie z agencji, w tym nie było ani złotówki z fotografii. Super. Bo się w tym lutym się totalnie odciąłem od fotografii, poświęciłem się na coś innego, więc gdyby to było tak, że tam jeszcze część by było jakichś klientów z fotografii, to bym pewnie poczekał, aż zrobię te 10K z samej agencji. No. No i się udało. A ilu klientów właśnie było łącznie? Obsługujesz? Sześć. Z dietetyków, tak? Tak jest. Sześciu było w lutym. Okay. Reszta to byli klienci ci organiczni. Okej. W sensie organiczni ci klienci po prostu, do których wciągnąłeś wcześniej. Tak, z innych branż, których nie zostawiłem. Jasne. Spoko. Łukasz, jak wygląda aktualnie jakby twój dzień pracy? Ile godzin pracujesz nad swoją agencją?
Wiesz co, ja nie liczę tego. Ja pracuję tyle, ile muszę pracować. Ja sobie robię listę zadań. Tak, 12 godzin, 6 godzin. Nie, bardziej staram się, żeby to nie było więcej niż 8, żeby utrzymywać ten taki rytm, bo to jest, wiesz, ja mam za sobą, te luty był takim miesiącem, że rzeczywiście po 10, po 11 godzin i ja zauważyłem, że w pewnym momencie zauważyłem, że okej, są wyniki i jest satysfakcja, ale to jest kosztem zdrowia, kosztem tego, że nie masz czasu albo energii wyjść na spacer nawet, już nie mówiąc o jakimś tam sporcie. I to się, wiesz, jakby wpadłem w taki ciąg trochę pracowy i mi się to mocno odbiło na takich, wiesz, na jakichś bólach pleców i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz staram się ten dzień trochę inaczej zaczynać, staram się z mniejszym lub większym skutkiem wrócić do biegania porannego, żeby jakoś ten dzień zacząć trochę inaczej, wywietrzyć głowę, przygotować na resztę dnia i staram się też, żeby te wieczory już były takie. To też się nie zawsze udaje, ale staram się, żeby te wieczory gdzieś tam już od 18, żeby ten komputer był wyłączony i żeby się skupić na czym innym, czy tam. Czy gdzieś, czy się z kim spotkać, czy coś na Netflixie obejrzeć, czy coś pogotować, więc to bardziej. Jasne, ważne. Taki czas dla siebie po prostu. To jest bardzo ważne. Chill, okej, fajnie. Czyli średnio pracujesz 8 godzin dziennie w swojej agencji? Takie etatowe, nie? Takie etatowe 8 godzin. Wiesz, ja też codziennie pracuję 8 godzin, nie? Jakby no. To ja lubię pracować też, nie? Jakby dla mnie, gdybym tego nie robił, to co robię, to wiesz, byłbym smutnym, zrzędliwym gościem, który jest nieszczęśliwy i tylko żyje życiem innych ludzi, nie? Dokładnie. Ja kocham to, co robię, więc jakby... Wiesz, to też to jest ważne, żeby mieć czas dla bliskich, czas dla siebie, czas na spacer. I to jest fajne, że my dzisiaj możemy ten plan dnia dopasowywać pod siebie. Nie? Jakby to jest szczęście. Nikt nam go nie układa. Dokładnie. Jakby mało osób zapomina w tym wirze, można powiedzieć, takiego życia już, bo dla niektórych osób to już się stało takie standardowe, nie? Że on już nie chodzi na etat do pracy, że już można powiedzieć, żyje swoim życiem, planuje swój dzień tak, jak on chce. Jeśli na przykład chce dzisiaj zrobić o godzinie 12 spacer i sobie pójść na spacer z pieskiem, to sobie go robi i nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza, więc to jest wolność. To jest coś, co dla mnie jest najważniejsze. Ale to też jest, wiesz, kosztem czegoś, nie? Jakby... Tak, to nie bierze się kurde, znikąd. Ludzie często mają takie przeświadczenie, że przedsiębiorcy to w ogóle high life, śpią do 12 i te pieniądze jakoś tak automagicznie wpadają na to konto. No ale z drugiej strony musisz mieć świadomość tego, wiesz, ile się trzeba nacharować na te pieniądze. Trzeba pracować ciężko. Sam wiesz, jaka twoja droga wyglądała, nie? Tak. I ile się trzeba namartwić, a czy będzie na ZUS, a czy nie będzie na ZUS, a wiesz, jak jesteś na etacie, to się takimi rzeczami nie przejmujesz. Po prostu idziesz na swoje 8 i tyle. Tak, tak, no. Tak. Także przedsiębiorczość nie jest dla każdego. Praca w taki sposób, w jakim pracujemy, to jest oczywiście nagroda. To jest coś, co, wiesz, jest ogromnym szczęściem, no ale to jest nagroda właśnie za nasze poświęcenie, które na dzień dzisiejszy większość ludzi nie jest w stanie tego poświęcenia właśnie, wiesz, tak się poświęcić, nie, tym rzeczom. Odciąć się od, nie wiem, środowiska, skupić się na pracy, zamiast po prostu siedzieć na jakiś, wiesz, robić pierdoły jakieś po pracy, nie, tylko właśnie ty coś tam jeszcze próbowałeś zrobić, nie, gdzieś tam się kręciłeś. Działałeś, robiłeś jakiś ruch, wiesz, interesowałeś się, szukałeś, przecież właśnie przez to, że szukałeś, to znalazłeś mnie, bo gdybyś nie szukał, to byś mnie nie znalazł, nie? Dokładnie. Ja bym dzisiaj nie wyświetlił na Facebooku, więc widocznie szukałeś, bo Facebook jest inteligentny, nie? I on podsuwa mnie osobom takim właśnie, które szukają. Więc jeśli ty byś nie szukał, gdzieś to nie grzebał, to bym dzisiaj prawdopodobnie wyświetlił, nie? Więc już jakiś taki ruch wykonywałeś, czułeś po prostu, że czegoś chcesz więcej. No i fajnie, kurde, Łukasz, jakby fajna historia, mega jestem szczęśliwy też, nie tylko, że wiesz, zrobiłeś taki wynik, ale też, że taka osoba jak ty trafiła właśnie na mnie, że mogłem ci pomóc, mogliśmy wspólnie taką drogę przejść, taki feedback ode mnie, bardzo cenię cię za to, że po prostu jesteś taką osobą właśnie pozytywną, otwartą, przyjmujesz właśnie feedback, przyjmujesz właśnie jakoś nawet takie słowa, kurczę, wiesz, które na początku też były na pewno dla ciebie trochę, no tak dziwnie to zabrzmiało, że ten gościu coś tam do mnie po prostu, wiesz, odzywa się, mówi, że nie robi roboty,
mówi mi, że mam do wieczora coś mu wysłać. Tak, przecież ja tylko, kurde, dołączyłem do programu, więc odpierdziel się ode mnie, gościu, nie? Jakby co ty ode mnie chcesz, nie? Czemu się wtrącasz, to czy działam, czy nie? Jakby, widzisz, gdybyś miał taką postawę, w sensie odpierdzieć ode mnie, albo byś przestał mi odpisywać i wiesz, zlał mnie totalnie, nie zrobił na przykład tego audytu wieczorem, tylko właśnie byś, nie wiem, za tydzień, za dwa tygodnie. Dokładnie, dokładnie. Więc jakby dla mnie to też jest, też jest ogromne szczęście móc przyciągać właśnie takie osoby, bo współpraca z takimi osobami jak ty, jakby, wiesz, ja za każdym razem się zastanawiam nad tym, czy ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc tej osobie, temu studentowi, wiesz, reanimować go, wciągnąć go, nie, z powrotem, bo łatwo jest nam powiedzieć, no ale ten gość nie robił roboty, nie, ale czy ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, żeby mu pomóc, bo ludzie jakby o tym zapominają, że każdy z nas ma słabsze chwile, każdy z nas ma takie momenty rezygnacji i tak dalej, nie, więc cieszę się, że przyciągam do siebie takich ludzi, takich ludzi jak ty i dzisiaj możemy się takim efektem chwalić, ponieważ dla mnie to jest, kurde, sukces. Nie to, że ty dołączyłeś do programu i mogę się pochwalić, no kolejny student, tylko to, że dzisiaj nagrywamy to wideo, to, że dzisiaj to wideo obejrzy wiele ludzi, którzy też zostaną zainspirowani, którzy też otrzymają jakąś po prostu, wiesz, takiego kopa do tego, że też mogą, też po prostu można. Więc to jest coś, co mnie napędza, stary. To jest coś, co mnie napędza, także ogromnie ci dziękuję za to, że dołączyłeś do programu, za to, że uczysz się, działasz, rozwijasz się. Trzymam mocno kciuki, Łukasz, za twój rozwój. Specjalnie nie mówię o tym, co planujesz, co działasz, bo kurde, już trochę powiedziałeś o tym. Więc myślę, że to jakby jest wystarczające. Kilka słów od ciebie, Łukasz, dla osób, które są właśnie w tej podróży od 0 do 10K miesięcznie. Co byś im przekazał? Może masz jakieś właśnie wnioski swoje, które chciałbyś im dzisiaj powiedzieć? Wiecie, słuchajcie, nie róbcie tego, zróbcie to, albo też tak miałem, wiesz, wiecie, jakby to jest normalne, zaakceptujcie to. Daj jakiś feedback od siebie właśnie tym osobom. Czy mi taka pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to oczywiście to, o czym my już powiedzieliśmy, żeby się trochę przełamać te bariery w głowie, bo rzeczywiście w tych naszych głowach siedzą demony, które nie mają racji, które próbują cię wprowadzić w błąd i próbują cię z różnych względów odciągnąć od tego, żeby ruszyć i robić to, co chcesz robić. I jak je przełamiesz raz, to później już naprawdę, uwierzcie, jest z górki, ale druga ważna kwestia, bo to też ja poruszałem i w tym, często o tym mówiłem i na naszych czwartkowych Zoomach i też na przykład z Markiem Grodzkim dużo na ten temat rozmawiałem, to kwestia tego nastawienia psychicznego, już nawet nie związanego z programem, nie związanego z biznesem, ale w ogóle takiego zmiany podejścia do życia, czyli zmiany tego, ja wiem, że to brzmi tak kolokwialnie, trochę banalnie może to brzmieć, ale próba zmiany tego negatywnego myślenia na pozytywne myślenie. Naprawdę to, ja myślę, że to u mnie zrobiło takie rezultaty, że ja bardzo dużo o tym wszystkim myślałem, ja bardzo dużo sobie wizualizowałem, ja wprowadziłem jakieś regularne, no nazwijmy to modlitwami, tak, ale to były takie momenty, nie wiem, czy medytacji, czy jakiegoś takiego skupienia, gdzie rzeczywiście czujesz, że się łączysz z czymś, co jest trochę wyżej i jakby i to, że ty się możesz skupić na tym, czego ty chcesz, poprosić o to, o co chcesz, to jakby u mnie to zrobiło naprawdę cuda. Ja naprawdę jestem świadom tego, że ten zapierdol, o którym my często mówimy w programie, mówimy na Slacku, okej, pozytywne myślenie pozytywnym myśleniem, ale po prostu trzeba zapierdalać jak najbardziej, ale jeżeli ty będziesz zapierdalał, ale cały czas w głowie będziesz miał takie, wiesz, negatywne przeświadczenie, że Jezus, a czy wiesz, czy mi się uda, czy mi się nie uda, na pewno, dobra, zapierdalam, ale na pewno mi się nie uda i na pewno ten klient nie podpisze umowy i tak dalej, to ci w niczym nie pomoże, to ty rzeczywiście przyciągniesz to, o czym myślisz? Rzeczywiście jesteśmy tym, czym mówi się, że jesteśmy tym, czym jemy, ale jesteśmy tym, czym myślimy.
naprawdę ta nasza podświadomość potrafi zdziałać cuda i dużo na ten temat w tamtym okresie, mi się wydaje, że to też nie jest przypadek, że akurat w tamtym okresie ja dużo o podświadomości czytałem i pewne jakieś ćwiczenia, pewne lekcje wdrażałem po prostu w życie i to też zrobiło robotę. To zrobiło robotę, to mi dodało odwagi i to mi dodało takiego przeświadczenia, że kurde, no jak nie, nic, ty nic nie tracisz. To, że ty, jak ty nagrasz ten audyt, czy napiszesz do tego klienta, to, co możesz stracić, to on ci może po prostu powiedzieć nie, dziękuję. Ale jak tego nie zrobisz, no to wiesz, to będziesz cały czas siedział z takim przeświadczeniem, kurde, a co by było, gdybym jednak napisał, a co by było, gdybym jednak zadzwonił, co by było, gdybym jednak nagrał ten audyt, nie? A może akurat by się udało, może by się coś przełamało. I to też jakby z tego, wydaje mi się, że to też nie jest przypadek, że ten mój komentarz, bo ja do tej pory, dopóki ja nie brałem udziału w programie, to ja się, ty mówisz, że taki jestem trochę ekstrawertyczny, ale ja jakby mam problem z tym określeniem mnie jako ekstrawertyka, bo ja siebie widzę jako introwertyka, bo ja się naprawdę mało kiedy wychylałem gdzieś w jakichś komentarzach na Facebooku i tak dalej, nie komentowałem czy to spraw jakichś bieżących, czy tam jakichś porad i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, gdybym ja nie skomentował tego posta, gdybym nie chciał komuś pomóc wtedy w tej technicznej kwestii związanej z Facebookiem, to pewnie by się do mnie nie odezwała Dominika i wiesz, to wszystko ma jakiś sens, to wszystko jest jakoś połączone, nie? Więc podsumowując, to co mówimy w programie i to co mówimy tutaj, zapierdol to po pierwsze i naprawdę bez roboty się samo nic nie weźmie, ale druga kwestia i to naprawdę jest 50-50, zmiana, diametralna próba zmiany tego co mamy w głowie, tego myślenia, tych takich negatywnych schematów, negatywnego podejścia do życia. To jest też dosyć istotne, wydaje mi się, na tym etapie, żeby, wiesz, jak zaczynamy zmieniać ten swój mental, to żeby wyłączyć jakieś wszystkie TVN24, nie czytać, nie patrzeć, co się dzieje na świecie, co się dzieje, bo to nas po prostu negatywnie nakręca. Ja mam to za sobą, teraz już jestem na innym etapie i po prostu, wiesz, to, że ja sobie załączę TVN24 czy przeczytam jakieś wiadomości, to po prostu dla mnie to jest, wpływa to do mnie jako informacja, wpływa, wypływa, wiem, co się dzieje i jakby to nie wpływa na mój stan psychiczny, ale były okresy, kiedy mnie to wszystko przerażało. Nie? Żyłeś tym po prostu, żyłeś tak. Tym. Zamiast żyć swoim życiem, to człowiek żył tym, co się dzieje, nie wiem, w kwestiach pandemii, nie pandemii i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, ja często powtarzam, kontroluj to, co jesteś w stanie kontrolować. Dokładnie. To, co się dzieje na świecie, to, co dzieje się gdzieś tam, po prostu w innych krajach, na to nie jak mamy możesz, wpływu. Jak możesz pomóc, to pomóc, ale okay, jak ale nie możesz nic z tym zrobić, no to... No. To olej to, nie? Skup się na tym, dokładnie. Co jesteś w stanie kontrolować, nie? Skup się na sobie. My często mamy taką postawę, że chcemy ratować tego tonącego, a sami, kurczę, jeszcze nie umiemy pływać. Tak, a sami jeszcze, można powiedzieć... Zasada? Mamy doła, nie? Depresję czy coś, nie chcemy ratować innych, nie? To jest ta zasada, którą się w samolotach na przykład stosuje, że najpierw tak. Załóż maskę tlenową sobie, a później pomóż sąsiadowi, nie? Tak jest. Jeśli sam sobie nie założysz, to nikomu też nie pomożesz, nie? Dokładnie. Więc to jest to. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję Łukaszowi za rozmowę. Mega przyjemność. Mega przyjemność, Łukasz. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że to materiał był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie w komentarzu jakieś miłe słówka Łukaszowi. Podziękujcie mu za to, co nauczyliście się dzisiaj podczas tej rozmowy. I co? Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Dzięki, hejka. To ja też jeszcze tytułem podziękowania. Dzięki Tobie, Heniu, za tą Twoją inicjatywę, za tą energię, którą wnosisz w tą społeczność i za to, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, bo to rzeczywiście, za to, że Tobie się udało stworzyć społeczność, która, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, która jest taką fajną rodzinką. I mówię to, to są ludzie naprawdę niezwykli. I Ty, czyli Twój, jakby Twój zespół, czyli Adrian, Matt, Ty, osoby, które bardzo, bardzo pomagają, chociaż nie musiałyby tego robić. Uwierzcie mi, że oni tego robić nie muszą, bo jakby efekt finansowy osiągnęli i tak naprawdę mogliby nas teraz olać i zostawić, radźcie sobie sami, całą wiedzę macie w programie, ale
ale robią to zupełnie inaczej. I gdyby nie te inne podejście, to ja bym tutaj dzisiaj nie siedział i wydaje mi się, że wiele osób, które dołączyły do tego klubu 10 tysięcy, też by do niego nie dołączyły. I to jest jedna kwestia, a druga kwestia, no to cała ta nasza społeczność, która, no ja nie byłem wcześniej w takiej społeczności, która tak się motywuje i która tak się napędza do działania, jak tutaj nie ma. Mam też przecież, mamy w społeczności inne osoby, które pracują z dietetykami i nie ma między nami jakiejś konkurencji wielkiej, nie ma jakiegoś takiego, wiesz, jak pisze do mnie Jola czy Kamil z prośbą, z pytaniem, jak ja to zrobiłem, no to im odpowiadam, tak? To nie jest tak, że to jest dla mnie jakaś tajemna wiedza i to jest, wydaje mi się, twoja duża zasługa, że ta społeczność funkcjonuje tak jak funkcjonuje i dzięki za to. Mega stary, bardzo doceniam. Dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego, hej.